Mikołaj Kopernik świetnym ekonomistą był. Jednak przewrót, którego dokonał, sprawił, że na kartach historii zapisał się jako wielki astronom. Profesor Mirosław Bochenek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w swojej książce Mikołaj Kopernik czy Thomas Gresham o historii i dyspucie wokół prawa gorszego pieniądza chce przypomnieć o ogromnym wkładzie tego uczonego również w nauki ekonomiczne. Myśl ekonomiczna Kopernika nie jest znana również w środowisku polskich ekonomistów. Polscy ekonomiści powtarzają od ponad 100 lat tę herezję, czyli prawo Kopernika Greshema, czy prawo Greshema. Nie wiedzą, że Kopernik jest autorem pierwszych rozpraw teoretycznych na temat ekonomii. On, będąc astronomem, prowadząc badania astronomiczne, wiedział, że życiem, że przyrodą rządzą prawidłowości. I on tę myśl chciał przenieść na grunt ekonomii. Dlatego uważam, nie jestem jedyny, ale chciałbym to wyraźnie podkreślić, że Kopernik jest ojcem polskiej myśli ekonomicznej, autorem pierwszych rozpraw teoretycznych, bo Meditata z 1517 była naprawdę pierwszą teoretyczną rozprawą ekonomiczną. I o tym powinniśmy pamiętać, że te traktaty były pisane dla potrzeb kapituły biskupa warmińskiego, czyli dla celów wewnętrznych. One nie były napisane po to, żeby je opublikować, bo gdyby taki był cel, to może ta myśl by się przedarła, może ona by trafiła do szerszych kręgów czytelników, tak? A ona była pisana dla członków kapituły. Bo to z inicjatywy biskupa te traktaty zostały napisane. Miały one trafić na dwór królewski, ale one szybko zniknęły. One zostały zapomniane. Po śmierci Kopernika jedynie pamiętano, że zajmował się sprawami gospodarczymi, ale one zniknęły na 300 lat. One przez 300 lat w literaturze w ogóle nie były wspominane. Czyli proszę zobaczyć, pierwszy traktat Meditata został tak na dobrą sprawę opublikowany w 1855 roku anonimowo w Acta Tomiciana, w wydawnictwie poznańskim, ale bez nazwiska i bez tytułu. Czyli nie wiedzieli, kto jest autorem. Nieporozumień w nauce naszej było mnóstwo, ale najbardziej niepoprawną tezą jest używanie tego określenia, czy nazywanie tego prawa, które odkrył Kopernik, prawem Greshema. Autor, któremu przypisano tę prawidłowość, ani słowem nie wspomniał, że pieniądz gorszy wybiera lepszy, jeśli w obiegu pojawiają się równocześnie te gorsze i lepsze monety. Także to jest ta podstawowa przyczyna, dla której próbuję obalić tę herezję, ponieważ to Kopernikowi należy się przypisanie autorstwa tego prawa. Równocześnie chciałbym powiedzieć, że Kopernik nie był pierwszym, który w ogóle zauważył prawidłowość wybierania pieniędzy lepszych przez gorsze, bo taką prawidłowość zauważył już Arystofanes w IV wieku przed naszą erą. Czyli musimy tu zauważyć, że ta prawidłowość została odkryta przez kilka osób niezależnie od siebie. Jeszcze w połowie XIX wieku tę prawidłowość odkrył Thomas Babington McKelley. Wobec tego ja uważam, że jest to odkrycie wielokrotne, czyli nie sam Kopernik, ale Arystofanes, McKelley i Kopernik, ale Kopernik zrobił to najprecyzyjniej. On pokazał, że w różnych warunkach ta prawidłowość się sprawdza.